Cześć! Dzisiaj kolejny filmik z tej serii, tylko tym razem nie ideał męża, a ideał żony. I oczywiście znowu mówię, że to nie jest moje wyobrażenie, tylko wyczytane z książki psychologicznej, a konkretnie psychologii ewolucyjnej. Zapraszam! Okej, więc tak jak było, że kobiety to materialistki, tak teraz niestety trzeba przyznać, że faceci to wzrokowcy. Przyciągają uwagę bardzo mocno do wyglądu, z czego oczywiście my kobiety nie jesteśmy tak mocno zadowolone. Natomiast tak jest i no cóż, tak już jest teraz, że piękniejsze dziewczyny mają łatwiej w życiu, mają łatwiej znaleźć lepszego partnera, bo czym jest właśnie partnerka ładniejsza, tym może mieć też partnera bogatszego, powiedzmy z tych wyższych stanowisk, który większe szanse, że zainteresuje takiego faceta, co w sumie właśnie nie jest tutaj dobre dla obu stron, no bo facet chce ładną, a kobieta chce no jakiegoś tam porządnego faceta, więc takie pary są częste, że właśnie super facet, można powiedzieć taki bardzo zaradny, co się dobrze ustawił w życiu, ma taką niezbyt zaradną kobietę, ale śliczną, no i takie parki są często zauważalne na ulicy. Ale przejdźmy już do konkretów, co właśnie faceci doceniają w kobietach. Właśnie jest to ten wygląd. No i co z tym wyglądem? Chodzi głównie, właśnie tak jak ewolucja, wszystko od początków dziejów. Więc wszystko rozchodzi się o to, jak płodna jest kobieta, czy jakie ma możliwości rozrodcze. I my tak naprawdę nie zauważamy, że patrzymy właśnie na tą rozrodczość, właściwie mężczyźni, bo ja nie, patrząc na kobiety, tak? I oni myślą, o, fajna dziewczyna, tak, zgrabne coś tam nogi, o, jak ten ładnie wygląda i w ogóle. Naprawdę nie zastanawiamy się, że to, co my widzimy, to tak naprawdę taki jakby skaner rozrodczości. Dziwne, prawda? Też mnie to zszokowało, ale tak jest, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tak to się składa na ten idealny jakby wygląd. Więc chodzi o pełne wargi, gładką, czystą skórę, żywe oczy, odpowiednie rozłożenie tłuszczu na ciele, tak? I to wszystko jest jakby oznaką zdrowia i młodości, tak? Czysta skóra, gładka cera, pełne usta, to jakby gdzieś tam wiąże się mimo wszystko z młodością i z energią taką życiową, co wskazuje na to, że kobieta ma te możliwości rozrodcze duże. No bo z czym jesteśmy młodsi, to są te możliwości większe. Dlatego też kolejna rzecz doceniana przez facetów to wiek. A właśnie analogicznie do wcześniejszego filmiku, mężczyźni wolą partnerki młodsze. To jest tak samo jak, no tak, to jest analogia. Więc tak samo tutaj 3 lata młodsze to jest ten taki idealna granica. Co do wyglądu jeszcze, to bardzo jakby ważne jest coś takiego jak WHR. To jest współczynnik proporcji talii do bioder. I on mniej więcej wynosi 0,8, czyli jeżeli mamy w talii 80 cm, to w biodrach 100 powinniśmy mieć. Takie najprostszy przykład, tak, żeby to pokazać. No i odpowiednio tak, według tego czynnika można sobie to obliczać. I właśnie nie chodzi o to, że mężczyźni nie akceptują grubych kobiet, czy się mówi tam puszystych. Chodzi, jak widać, o ten współczynnik, tak, żeby kobieta, powiedzmy, nie miała zamiast talii bańki, i dalej prosta bioderka, tylko wcięcie i biodra, tak? A już nieważne, czy to będzie takie, czy takie, ale po prostu, żeby ten współczynnik był zachowany, to wtedy kobieta jest automatycznie bardziej pociągająca dla faceta. I może wy faceci o tym nie wiecie, ale tak wasz mózg działa. Co jest jeszcze ważnego z wyglądu, to symetria twarzy, czy w ogóle ciała. No tutaj można to w takim prostym przykładzie pokazać, że jeżeli jesteśmy poparzeni, powiedzmy, byśmy gdzieś się położyli tutaj, no to wiadomo, że jesteśmy mniej atrakcyjne dla facetów. Więc no to chyba oczywiste, tak? Po prostu jakaś tam symetria, żeby mniej więcej wszystko tak samo wyglądało, nie było tak, że no nie wiem, coś tam jest tak z inną nogą. No wiadomo, to też się wiąże od razu ze zdrowiem, więc faceci też chcą, żeby partnerki były zdrowe, bo to też jakby umożliwia taką większą rozrodczość. No i też jak jesteśmy chore, czy mamy jakieś tam genetyczne choroby, to też jest szansa, że to przejdzie na nasze dzieci, więc to też jakby nie rzutuje dobrze na przyszłość tego związku i małżeństwa. I właśnie to brak oznak choroby jest pociągające w oczach
mężczyzn. Co jeszcze jest ważne, to wierność. To już takiej bardziej wewnętrznych cech, to, że partnerka jest wierna. To jakby rozwiązuje taki problem niepewności ojcostwa, tak? Kiedyś w przeszłości, no, jakby nie było różnych zabezpieczeń i tak naprawdę partner nigdy nie wiedział, czy to dziecko jest jego, czy może kolegi z innego lasu. Dlatego jakby to już tam od początków różnych lat się pojawiło i tak faceci doceniają wierność. I tak samo pewnie ciekawa jest kwestia dziewictwa, bo dziewczyny często się tym przejmują i zastanawiają się, jak to jest. No i ja tak wyczytałam, że no rzeczywiście partnerzy doceniają partnerki, które nie miały wcześniej jakichś doświadczeń seksualnych. Natomiast nie jest to tak, że musi to być osoba, która nie ma tego doświadczenia. Natomiast docenia też to, ile miała tych partnerów. Bo czym taki ideał na żonę miał mniej tych partnerów seksualnych, to oznaka dla faceta, że jednak będzie wierniejsza już w małżeństwie i mniejsza szansa jest na to, że tego męża zdradzi. Tak jest, więc dziewczyny, pilnujcie się i wiecie. Nie. Dobra, dalej. Odnośnie cech charakteru, no to życzliwość, odpowiedzialność i takie dopasowanie z partnerem. Czyli jednak faceci lubią, jeżeli no, po prostu mają z nami o czym porozmawiać, tak? Bo jednak też jakby to jest, co nam z tego wyglądu. Jak, kurde, siedzisz i no nie, no kurde, no nie da się pogadać. No i wtedy jest straszna nuda i facet po prostu się nudzi, mimo że jest wygląd, to okej. Przy takich przelotnych związkach to jest spoko. Oni tam się nie przejmują, by tak ze mnie nie muszą gadać, nie? Więc sobie ten wygląd wystarczy. Ale jeżeli chodzi już o żonę, no to kurczę, no musi być. No musi być o czym porozmawiać, więc jakieś wspólne zainteresowania, jakieś hobby. Coś, o czym możecie jakby wymieniać zdanie, o czym rozmawiać, czymś się dzielić, albo że jedno coś tam zaskoczy drugiego, żeby jakby była taka interakcja w parze i żeby to zainteresowanie było z innymi osobami i jakieś powiązanie dla facetów musi być, jeżeli to ma być żona. No i życzliwość, tak? Czyli mężczyźni jednak doceniają takie kobiety no miłe dla innych, tak? Życzliwe, jakieś tam pomocne. Po prostu muszą widzieć jakby po prostu dobrą kobietę, tak? Nie jakąś tam osobę wredną, chamską, czy nie wiadomo co, tylko po prostu miłą osobę. Co jeszcze istotne, to jeszcze do wyglądu bym dodała, co mnie też zaciekawiło, że jeżeli byśmy mieli zestawić jakby tą samą twarz, na przykład w komputerze, graficznie zrobione, i tutaj tylko zmienimy tą odległość, to dużo bardziej atrakcyjne są kobiety, które tą odległość tutaj mają mniejszą. Oczywiście też nie wiem skąd to się bierze, ale tak jest i sobie sprawdziłam gdzieś tam jakieś zdjęcia i naprawdę miałam dwa te same zdjęcia i tylko było zmieniony ten element. No po prostu niebo o ziemię, naprawdę. Kobieta rzeczywiście jest dużo ładniejsza. I chyba nikt nie zastanawiałby się, żeby robić sobie operację plastyczną akurat tego miejsca, a jak widać, to mogłoby dużo jednak zmienić, a nie jakieś tam inne operacje mało ważne, niezauważalne, nie jest to. Kolejna jeszcze rzecz, taka bardziej do wnętrza, czy po prostu sposobu bycia, to energiczność. Bo to kolejna oznaka, że kobieta jest młoda, zdrowa, taka pełna pozytywnych emocji, czyli po prostu będzie pozytywnie wpływała na ten związek i jakby takie kobiety od razu wydają się atrakcyjniejsze mężczyznom. Być może rzeczywiście, chociaż to mnie zaskoczyło, bo często jest tak, że takie szare myszki to mają naprawdę fajnych facetów. Więc to trzeba by się zastanowić, czy ona na pewno funkcjonuje w ówczesnych czasach, no ale być może jednak są faceci, którzy na to patrzą. No i jeszcze co odnośnie tego wieku. To też jest ciekawa rzecz odnośnie tej rozrodczości, bo jest tak, że czym facet starszy, tym woli młodsze kobiety. Wiadomo, tak? Ta rozrodczość jest wtedy lepsza, kiedy są młodsze. I tak z wiekiem partnerzy wolą młodsze partnerki. Ale jeżeli chodzi o młodych facetów, a właściwie jeszcze chłopców wtedy, tak mniej więcej powiedzmy od 15 do no mniej więcej 18 roku życia, wolą partnerki starsze. No i cóż, tak jest. I to chyba prawie każdy się zgodzi, że zna kogoś takiego, który po prostu mówił, że o, albo bym z tą, czy tam na jakieś nauczycielki są młode, to tam w liceum chłopaki mówią, że kurde, fajna dupa, że taką to bym mógł mieć, nie? No i właśnie
zawsze każdy się zastanawiał, skąd to jest, czy może właśnie, może takie były bardziej pociągające. No i skąd? Po prostu z rozrodczości. Bo jak facet jest młody i miałby tak młodą partnerkę, no to jej rozrodczość jeszcze nie jest taka rozwinięta. Natomiast starsze tą rozrodczość już mogą mieć większą i byłyby dobrymi jakby partnerkami. Także to było stąd. I teraz już po prostu jestem uświadomiona i zadowolona, że wiem, skąd to jest. I oczywiście tym facetom potem przechodzi i już wolą w swoim wieku, aż w końcu młodsze. No, to chyba było w sumie wszystko. To, co się dotyczy psychologii ewolucyjnej. Nie ma nic niestety o piersiach. No, o tyłku to jest, no bo to z biodrami się wiąże. Nie ma nic o gotowaniu, sprzątaniu, takich cechach, bo w przeszłości, no cóż, nikt tam nie musiał za bardzo czegoś sprzątać, a gotowanie to faceci byli bardziej odpowiedzialni za to, żeby zapewnić wszystko kobiecie, więc takich cech nie ma, ale na pewno są docenione teraz, bo nie każdy umie sobie poradzić, no bo jak się skupia, prawda, na tych finansach dla kobiety, zawzięcie, walczy, no to wtedy taka mogłaby mu chociaż ten obiad zrobić i posprzątać, prawda? Tak, też tak myślę. Okej, nie przedłużam. Na razie, cześć i pa!